Cześć, witamy w kolejnym już odcinku Zajadam Oceniamy, niestety już ostatnim z Koszalina, z naszej wyprawy koszalińskiej. A dzisiaj ocenimy pizzerię Gusto. Także dzwonimy do Ciebie. Zapraszamy na kolejny odcinek Zajadamy Oceniamy. Pizzeria Gusto pod numer telefonu 570 770 511. Pizza brokułowa numer też 11. Tak, końcówka tego numeru telefonu. 30 cm. Sosy się zaraz dogadamy. Dzień dobry. Witam, że mnie chciałem zamówić pizzę. To by była numer chyba 11, brokułowa się nazywa. 30 cm. No, mhm. Jakie sosy pan poleca? Posypowy. Tylko? I tysiące. Mamy też ketchup polski pomidorowy. No to poproszę czosnkowy. A drugi jakiś najostrzejszy, jaki pan ma. I to będzie wszystko. Dobrze. Dobrze, dziękuję serdecznie. No i takie potwierdzenie, jak w dyspozytorni karetek przyjąłem zamówienie. Tylko że tam często jest, że przyjąłem, wysyłam na przykład tam karetkę czy coś. Także jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy dostać dwa sosy, pizza, no i jakiś napój, żeby 20 zł przekroczyć, bo jak nie przekroczymy, to dowozik trzeba 5 zł bulić. Także czekamy na Ciebie. Po 28 minutach dotarła do nas pizza z lokalu Gusto. Otwieramy. Opakowanie jest większe niż pizza, czyli pizza jest chyba za mała jednak niestety do takiego opakowania. Tak wizualnie się prezentuje najgorzej, dosyć ładnie to wygląda. Tu może trzeba ją troszeczkę rozciągnąć, żeby tak była rozmiarowo dobra do pakowania. Czyli razem z sosami napojem cena 21,50. Okej, okay, pizzeria Gusto to ostatni przystanek na mapie Koszalina. No i tak, mamy dwa duże sosy. Fajnie. Bank. Plus dla Was. Czego nie mamy? Nie mamy ulotki, nie mamy paragonu, nie wiemy za co ile daliśmy. Wiemy jednak, że za pizzę z pomidorem, kukurydzą, brokułami, kurczakiem daliśmy, no i oczywiście serem i podkładem pomidorowym, ciastem, daliśmy i sokiem jabłkowym daliśmy 21,50, czyli cena dość atrakcyjna, jak nie najatrakcyjniejsza z ostatnich 5 odcinków. Sama pizza, łapiemy, nie opada. Mamy tutaj kurczaka, mamy tutaj dużo kukurydzy, mamy pomidora, śladowe ilości na tym kawałku, na innych jest trochę lepiej. No i brokuły takie trochę zwiędłe lekko. No i spróbujemy. Dobra kukurydza, brokuły dość też się rzucają w smaku. Ten ser dodaje takiego urozmaicenia i tyle. Pizza jest dość puszysta, tutaj fajnie przypieczona, ładnie wygląda. Trochę ta kukurydza tu ucieka z tej pizzy. Sosik łagodny, duży. Znowu jogurtowo pachnie. Rzadki, prawie że koperkowy sos, zobaczcie. Koperkowy sos. Tak on to wygląda. Ale czy ma coś wspólnego z czosnkiem? Czy znajdziemy tutaj czosnek? Next. Nie ma co tu wiele komentować, bo... Tutaj jest sos ostry. Ten sos ostry jest zimny tutaj, fajny.
i pachnie jak wszystkie ostre do tej pory od ostatnich 5 odcinków. Każdy ostry sos pachnie i wygląda identycznie. Identycznie, więc jak zapytacie. Ano także ma dużo przypraw. Jest na bazie jakiegoś pewnie taniego keczupu, bo to widać. Troszeczkę się leje i pachnie takimi samymi papryczkami. Uwaliłem sobie karnia rękę. Tym. Zobaczymy, czy ostrość będzie podobna. Coś czuję, że pizzerie są w jakiejś zmowie, jeśli chodzi o te sosy ostre. Chyba się umówiły. Nie wiem, jest ostry i kwaśny, przez co jest nieprzyjemny w smaku. Ale na pewno weteranów ostrości nieźle zaskoczy. Ja się usuwam grzecznie, idę przemyśleć sprawę i widzimy się w podsumowaniu. Pizza nie jest opadająca, w przeciwieństwie do składników, które widzimy, opadają. Dlatego trzeba jak najszybciej ją ugryźć i nie ma co długo gadać. Dosyć dobry, wyraźnie czuć brokuły, jak również kukurydza jest bardzo wyczuwalna w smaku. Przede wszystkim to na pierwszym miejscu czuć najbardziej tutaj według mojego uznania. Teraz spróbujemy z sosem. Sos łagodny, czosnkowy, tak. Czosnkowy nawet bym powiedział. No i zapach. Zapach jest tak, przypomina czosnek na pewno. Zobaczymy jak smak. A w ogóle tutaj jakieś takie przyprawy widzimy, takie coś tam sobie pływa. I no, w miarę gęsty ten sos nawet, dosyć. Smak, otóż smak. Czy te przyprawy to jest koperek, wyraźnie czuć koperek. Czyli sos mamy czosnkowy o smaku koperkowym, nie dla mnie. Zapach ma dosyć intensywny, dużo widzimy różnych przypraw, być może papryczki jalapeno, jeszcze coś tam, cokolwiek innego. Teraz nadchodzi godzina prawdy. Przepraszam, ale nie będzie tutaj zbyt długiego komentarza. Sos jest ostry jak cholera, nie da się dużo mówić. Zdążę jeszcze tylko powiedzieć, że jest też bardzo kwaśny. I wyczuwalne jakieś tam papryczki i niestety już więcej nic nie powiem, przepraszam. Bardzo ostry i kwaśny. Witamy w podsumowaniu pizzerii Gusto. No, pierwsze wrażenie pizzerii Gusto było takie. Panu otworzyliśmy drzwi i pan przyniósł taki dość duży karton. Tam sobie myślę, kurczę, jakaś duża ta pizza za taką cenę. Ale otworzyliśmy i wszystko się wyjaśniło, że po prostu pizza jest mała, a karton jest sporo większy. Jest po prostu do innego rozmiaru pizzy niż zamówiliśmy. Cena 21,50 i to była pizza, dwa sosy, dowóz, opakowanie. W tym i soczek taki, taka toma, o coś takiego, coś w tym stylu. I to było za 27,50. Nie dostaliśmy ani paragonu, ani ulotki, ani logo na opakowaniu. Wierzyliśmy panu na twarz, że on to on. I to pizza właśnie jest z Gusto, bo nic dosłownie na to nie wskazywało. Na temat sosów, no sos to był koperkowy ten łagodny, koperkowy, ale nie zabijał smaku, był taki bardziej na bazie jogurtu, nie był szorstki, nie rzucał się w oczy w cudzysłowie, więc było spoko. No a sos ostry, no to rzeczywiście ostry był i bardzo kwaśny, mega kwaśny sos, no Jezus Nazaryjski. Był bardzo mega kwaśny i najostrzejszy z tych wszystkich maratonu 5 odcinków, jakie mieliśmy do tej pory, z tych wszystkich poprzednich, to ten zapach był intensywny i zapach miał taki sam jak inne, ale swój smak i ostrość miał największą. Ulotki nie mamy jak ocenić, no bo jej nie dostaliśmy, logo na opakowaniu też nie było, zresztą to opakowanie było większe. No i plus też, że w ogóle była jakaś tam folia aluminiowa pod tą pizzą, więc to też traktujemy jako plus. No i wszystko do kupy zbierając, to dajemy ocenę. 7. Tak, 7 na 10. Co mam jedzie na minus, no to właśnie to, że podstawowy minus to jest brak paragonu, brak ulotki, brak logo na opakowaniu, to tak od największej do najmniejszej, jeśli chodzi o wpływ.
No i ten sos jednak jest za kwaśny, to też jest, no tak, to też ciągnie na minus. No i to, że sos czosnkowy w nazwie nie ma odzwierciedlenia w smaku, no to też jest jakiś tam chociażby neutral, jak nie lekki, no tak, minusik, tak, który rzutuje na tej ocenie. Koperek to jednak nie czosnek. No nie, także tyle od nas, zapraszamy Was na kolejny odcinek i zajadamy, oceniamy co niedzielę o godzinie 15. Także żegnamy się i do następnego.